No bo patrz na mnie. Piotr, zaufaj. To patrzaj, co ona może mówić. Mam perfekcyjną kobiecą figurę. Nie chcesz zobaczyć, jak robię ekcwo. Weź, idź stąd, proszę cię. Proszę cię. Ding-dong! To nie tak, że jesteś gruby, to jesteś gorszy. O nie, obudziliśmy Tuszzilę! To prawdziwa Tuszzila! Naga, idź stąd, co ty tu robisz? Przepraszam! Dobra, słuchaj, podrobiła ci jakoś, byłam w twojej sypialni, mi to wystarczy. Nie mów tak. Piotrek! Sobie zostawcie łapkę w górę. Witajcie w kolejnym odcinku Rodzinki, czyli serii, która ma poprawiać wam humor w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 15. Pod ostatnim odcinkiem dobiliście tyle łapek w górę i dzięki temu Rodzinka trwa dalej. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny film z tej serii już w ten wtorek o godzinie 15, to właśnie teraz dajcie łapkę do góry i gdy będzie ich 10 tysięcy, to zobaczymy się znowu. To, co robicie z naszym sklepem, jest masakryczne. Opętany tlulit Małgosi jest już w wielu waszych domach. Ty też nie zwlekaj i wbijaj w prawym górnym rogu ekranu na dcshop.pl. Zmieńcie kolor przycisku subskrypcji z czerwonego na szary, bo jeżeli macie jeszcze czerwony przycisk pierany, to mnie zaraz coś rozerwie. A ile o tym mogę mówić? Na koniec napiszcie komentarz: chcę do rodzinki, bo szykujemy coś ekstra dla każdego z was. A teraz wszyscy głośno razem śpiewamy. Kiedy jest ci smutno, kiedy jest ci źle, to pamiętaj, masz rodzinkę. Minecraft Rodzinka. Ich jest 40 na midzie, uważaj, użyj ulta. Zmień broń, nie wiem, zrób cokolwiek, wyłącz komputer. Restartuj router, cokolwiek zrób, dawaj. O nie, on ciągle gra w gry. Kuba! Słyszę, co? Ja nic nie robię. Ja nic nie robię. Jak to nic nie robisz? No przecież zminimalizowałeś i zniszczyłeś komputer. Ćwiczyłem na krześle, ja spalałem kalorie na krześle. Nie, ja widziałam, że grałeś, słyszałam, że grałeś, przecież krzyczałeś tak, że chcę domu zrywać. Co? Wcale nie, znaczy, ja to krzyczałem, bo ja brzuszki robiłem na krześle. To co, do tego trzeba krzyczeć, czy co no trzeba robić? To jest bardzo ważne. No musiałbyś wyszedł pobiegać, nie wiem. No to pójdę, pójdę kiedyś. No teraz już nawet komputera nie ma, to już nawet nie masz w co grać, więc... No. Kuba, masz, nie wiem... No zacznę ćwiczyć, tylko do wszystkiego potrzebny jest czas. Kuba, właśnie grałeś na komputerze, jaki czas? Szukałem właśnie treningu. Możesz stąd iść i po prostu, nie wiem, pobiegać, pochodzić sobie. No dobra, no to pójdę do Piotrka i on mnie zabierze, okej? Okay? No dobra, idę do Piotrka. Okej, dobra, to idę. Idę do Piotrka. Dobra, idziemy. Okej? Okay? No... Normalnie, gościu. Nie będziesz już taki masny, jak teraz jesteś, tylko będziesz normalnie... Ja masny? Gościu, sama byś na siebie spojrzała. Dobra, już tam, idę. Dobra, idę, już poszedłem. Dobra, zepsułaś ścianę, zobacz, zepsułaś. Teraz muszę to naprawić, no. I naprawiam i pyk. Naprawiona ściana, no. To na razie. Jak ci się podoba nasz piękny, fantastyczny, śliczna, nowy wreszcie pokój? Wreszcie mamy gdzie spać! Zasponsorowali go widzowie! Tak. I wreszcie mamy gdzie ubrania otrzymać! Jest piękny, dziękujemy wam bardzo, to wszystko za wasze lajki. Jolian, przestań, przeszkadza, małpa jest tak wredna. Oj no, zostaw no! Kochani, zostawcie łapkę w górę, ponieważ każdy lajk to jeden decoin na serwerze. Ostatnio zostawili ich 12 tysięcy, więc bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Może kiedyś wreszcie dogonię statusem tego sąsiada, który tam... Oj no, Piotrek! Słuchaj, mnie po prostu krew zalewa zastrość, rozumiesz? No, ale dlaczego, no? No bo zastrość, zobacz, to jest bardzo zła rzecz. Zobacz, tam odbiega, ma taki już samochód, ma wszystko zbudowane. Ej, kogoś widzę. Kto to? Halo? Moment, zobacz, tam ktoś jest. Jak to? Na wieży, ktoś, jakiś dzwonnik z Notre Dame tam jest. Kto to jest? Kto to jest? Ktoś, kogoś, kogoś mi na przykład, już idę. Co tam, Kubuś? Co o, jest? Piotr, potrzebuję twojej pomocy, Piotr. Chodź, dobra, Sylwia, muszę mu pomóc, rozmowa. To porozmawiać. No, ja jaka męska rozmowa? Tak, Jezu, to jest pora, żeby odchudzić mojego brzuchola. Musimy coś na to poradzić. Kuba, nie ma problemu, zobacz, jak ja wyglądam, morczkę. Jestem cieniutki, szczuplutki, świetna dieta, fantastyczny. Dlatego musisz mnie nauczyć, jak być. Nie jestem żaden cienki bolek, żaden suchoklatek, jestem fantastycznie wysportowanym mężczyzną, nie ma problemu. A co, chcesz dla Jadzi, chcesz się podobać, a siostrze, tak? Chcesz, no, trzeba w końcu, żeby się na mnie nie darło. Ja znam takie metody, ale pod jednym warunkiem, musisz wszystko robić to, co ci powiem, jasne? O, cześć Jadzi, co tam robisz? O, cześć Sylwia, a nic, nic, tak sobie siedzę, tylko tak, nic konkretnego. Pewna jesteś, że tylko siedzisz, bo tak to wygląda, no, jakbyś coś podglądała tam u sąsiada. Byczku, słuchaj, byczuniu, bycierko, rozumiesz, jeśli
jesteś zainteresowany, jakby żeby mieć taką figurę jak ja, prawda, to jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, ale przede wszystkim jest tam potrzebna jedna bardzo ważna rzecz, która się nazywa na eś. No i proszę bardzo, to jest rzecz, która się nazywa na eś. Cześć dziewczęta, no eś. Konkretnie no eś. Czemu czy wy się znowu patrzycie w okno tego batka? Proszę się nie patrzeć w okno. Jak to się patrzy, że się idziemy i komiks, magazyny czytamy. Na eś, proszę. Magazyny czytamy, widzisz, tutaj przyglądamy gazety. Magazyny, magazyny. A co jest w tych magazynach? Najnowszy kosmetyk. Batman! W tych magazynach jest Batman, naprawdę? To ja się musiał zostawić, no masz problem. Oglądacie magazyny o Batmanie? Batko, Batman to tylko przypadek, na pewno. Piotrek! Słuchajcie, dziewczęta. Pamiętaj, że mamy dzieci. Tak, wiemy. A co to zmienia, że no to może być właśnie Jasia, to wiesz, no a to, że akurat leżało... Sylwia, to jest tak słaby, że... To jest tak słaba Piotrek, schema. Piotrek, nie wkurzaj mnie! To jest tak słaba Piotrek. Schema. Wymówki, wymówki. Dobra, no to eś, no coś na eś. Nie, słowo na eś. Proszę, Kuba, jakie jest słowo na eś? Jakie słowo na... No już, grubasku, no. To może trudno? Siłownia, no. Siłownia, no właśnie. Eureka. No wiem, że Eureka, tylko mówię Rueka. No czyż to przecież taka gra słów, rozumiesz? No, nieważne, słuchajcie. Ja super, Piotrek, bierzesz go na siłownię. No, a tak, idziemy na siłkę. Na siłkę idziemy z Kubą. Będzie taki, kaloryfer będzie taki miał, że będziesz mogła pranie robić. Na razie jest tylko boiler. Ale później chyba nie skorzystam. Ale mam nadzieję, że zadbasz o to, żeby tak było. No pewnie, że zadbam. Jedziemy do Lil Kackiego, bo on ma epicką siłownię w swojej epickiej willi. Ale po co jechać, jak tu mamy siłownię tam w mieście? Nie, on ma taką siłownię, słuchaj, za darmo będzie, posiedzimy tam tydzień i po prostu będzie siedzieć w tej siłowni. Normalnie, no po prostu. Jedziemy na tydzień, no pakujemy się, jedziemy na tydzień. Widzowie zostawili dużo decoinów, więc jedziemy. Chodź tutaj już smutku. No to dobrze. Jedziemy. No. Takim no. Jadzia, twój ja facet bardzo... będzie taki no, taki no. To idźcie, się wsiąść. No idziemy. A my się ale uwaga, ale nie popłyniemy tam samochodem, tylko pojedziemy łódką. Proszę, na odwrót. Popłyniemy łódką, ponieważ samochodem się tam nie da dojechać, bo to jest wyspa. Rozumiesz? Więc idziemy do portu. Dobra, trzymajcie się dziewczyny. Zobaczysz mnie następnym razem jako Herkulesa. Nogi, chodź Herkulesie, Herkulesie, no. Powiem ci jedno, jesteś zwycięzcą, rozumiesz? Pojedziesz tam do tej siłowni, będziesz byczkiem, tak? Będziesz miał byczki na łydkach, na kciuku, po prostu trzy kaloryfery na kciuku. Słuchaj, idziemy, wsiadamy w łódkę i płyniemy na wyspę Lil Kackiego, godzisz się? Cześć, słyszę, że mnie wołałeś. Nie, nikt pani nie wołał. Nie, pani... ale to ja chcę twój autograf, bo... z banku, ja panią kojarzę. Tak, kolesie, to ja, gdzie się to wybieracie? Mam nadzieję, że na chwilę na ryby. Nie, no na tydzień, łódką. My znikamy, na tydzień nas już nie ma w tym mieście, my się wyprowadzamy całą rodziną. Piotrek, bądźmy poważni, nie możesz wyjechać. Z kim ja się będę widywać w banku i w ogóle... Dagmara, no nie wymówisz pani Dagmaro, tak. Panno Dagmaro. Dobra, posłuchaj. Co? Bo ja mam fajne... Co ty masz fajne? Miksturki. Stąd. Jakie miksturki? Tak, fajne domowe miksturki. Jakie... od babuni. Babunia mnie nauczyła, jak ale... ten gentleman chce schudnąć. Tak. Babunia skończyła jak marchewka, nie wiem, czy chcę o tym słyszeć. No bo patrz na mnie. Piotr, zaufaj jej. Ona może mówić mam prawdę. Mam perfekcyjną kobiecą figurę. Wyglądasz jak... bardzo osoba, tak? Nie, no co się? No właśnie, no co ty za robisz? Darmo, nie musisz gdzieś jechać psychofanku. Na tydzień. Ale co ja ty? Ci po prostu dam miksturkę czy temu gentlemanowi. Ale do czego i on będzie wyglądał miksturka, pięknie, będzie piękny jak ty. Na odchudzanie miksturki masz? No tak. No czemu nie skorzystasz? Nie, dobra, to nie, to nie było miłe. O, ale mam je. Zaraz, to ty patrzyłaś z tego kościelnej, ty tam mieszkasz w tej kościelnej wieży tą lunetą, to ty nas podglądasz? Ja mieszkam jaką lunetą, nie wiem o czym mówisz. Tą, którą miałaś przed sekundą w ręce. Dagmaro, ogarnij się, bo po prostu to jest coś dziwne to jest. Co? Miałaś lunetę. Jedziemy. Nie, żegnaj, do widzenia, papa. To miłość po prostu czasem potrafi zamroczyć człowieka. Kurczę, Piotr, nie wiedziałem, że ty masz takie branie. Cześć, w ogóle, nie wiem, do co nas podgląda. Powiem siostrze. Jakie ona miała leki na odchudzanie, ty? Jak siostrze powiesz? No, nie, powiem jej. Ona siedzi w banku, w ogóle gada do mnie, nie wiem. Dobra, cicho bądź, idziemy się odchudzać. Zaraz będziesz szczupły. Kuba Szczupły, to jest taki nowy twój przydomek. Szczupły. Nie to Kuba nie Gruby, tylko Kuba Szczupły. A teraz zobacz, to jest willa twojego brata.
świata. Czaj, Lil Kacpi ma własną prywatną wyspę, a na niej wielką willę z różnymi atrakcjami. O, chyba go nawet widać. Kacpi, szwagier! Brata ci kurwa. Co to jest? To bratel, jest no to jest twój brat, to jest twój brat, o ty. A, i chodzi o łódkę, co to jest? Co, łódka? Czy morskie pytko? Jakie pyrtkowe? To ty masz jachty, tylko poczekaj, Kacpi, za tego, zastaniemy tam w porcie. Zobacz, Kuba, będziesz wreszcie chudy, rozumiesz? On ma siłownię. On ma siłownię, normalnie cię odchudzimy, krótka piłka, pójdziemy odchudzić cię, rozumiesz? No, musisz się trochę tutaj zmoczyć, ale potem wyjdziemy, jesteś... Cześć, Kacpi, co tam? Cześć, czemu? Szwagier. Nieważne. Jak tam Kasia, Tosia, trzymają się? Wszystko dobrze u nich? Tak. Dbasz o mnie, dbasz o siostry, bo ja mnie teściu zamorduję, jak się Marcel dowie, że wiesz, no, że jakbyś tam coś chciał. Same o siebie. Tak, same o siebie dbają. Słuchaj, to są nastolatki, im nie wolno dawać żadnych dostępów do żadnych... Nie... Co ty masz za wiadro? Lewitując. Kasia, Tosia, jesteście? Halo? Jaka... O, patrz. Kubuś. Kasia, Tosia, cześć. Powiedzcie swojemu tacie Marcelowi, że się bardzo dobrze zająłem wami i mi da pieniądze więcej. Oczywiście, a ty tam też dasz pieniądze, tak? Możemy się podzielić, możemy zrobić taki interes. O, zobaczcie, wasz brat! Siostry! Ej, a gdzie mają tą płytę? Jaką płytę, co? Złotą płytę. Złotą płytę? Ty masz złotą płytę? Co ty gadasz? Za milion wyświetleń chyba, nie? Tu jest. Ja pierniczę, zobaczcie, co tu ma. Co to za stylowy talerz? Złota płyta. Dziewczyny, czy wy jesteście tu grzeczne, bo jak się Beatka z Marcelem dowiedzieli? Tak, oczywiście, że tak. Tak? A coś tak wyglądacie jak na zmęczone? Coś w oczach, oczy ciemne. Nie, no proszę cię, nie. Się? Wysypiacie się? No, tak. Pewnie grają po nocach, bo im pozwalasz. Nie. No, nie. Na pewno. Dobra, nieważne. Jest już więcej atrakcji niż granie. Dobra, w jakiej sprawie Przybywamy w takiej sprawie, że trzeba odchudzić waszego brata. Trzeba go odchudzić, po prostu trzeba odciągnąć z niego tłuszcz. Coś nie wiem, w jaki sposób. I ty masz siłownię i chcemy, żebyś ty na tą siłownię nas po prostu udostępnił. Bo wiem, że ty masz siłownię pokazywać na zdjęciach, jak wysyłałeś do syny. Zbyt długo trwała, jak na proces takiego... No ale to jak go odchudzić szybciej? Nie da się przytoczkać. Nie ma. Dobra, słuchaj. Takie narzędzie specjalne, bo gdyby nie to narzędzie, też bym był taki jak on. Może nie aż taki, ale nieważne. Chodzi o to, że to jest... Odtłuszczator 2000. Odtłuszczator 2000? Co? Tak. Co to za nazwa? Przestańcie się rzucać serem. Jesteście gamoniami jak... Odej placek. Przestań żreć ciastka, przestań schudnąć. Kuba powiedział mi, że zgłodniał. Chodź. Słuchajcie, moja siostra Jadzia ma dosyć waszego brata Kuby. I musimy coś z tym zmienić. Ze mną. Kto działa? Smakuj się do kotła. Do wiadra. Nie no, żartujesz sobie chyba, że... Do wiadra. Do wiadra? Ale tak, ja jestem za gruby. Ja się tego boję. Co? Czy tam są rekiny? Kacpi, czy tam są rekiny? To? No, to moje. Odtłuszczator 2000, zaraz będziesz szczupły, mordeczko. No, tak? Jeszcze no, sekundę. Tak gotowy? Tylko będzie ciepło. No. Ciepło? Gotowy? Ciepło? Gorąco? No, w tyłek grzeje, ale jest okej. Co tu się stało? Jakie to jest okropne, jak to śmierdzi. Co to, to pachnie być? Jak wczorajsze śniadanie. Co to jest? Pomocy, tonę! Utonę! Utonę tej żółtej substancji pomocy! Ja cię przeniosę. Co jest ze zieliny? Nie są aż takie odrażające. Taką łódkę, dawaj, wsiadaj na barana szwagera. Przeniosę cię. Chodź. Kuba, ty masz za dużo tłuszczu w sobie. No co za dużo tłuszczu? To jest dopiero 1%. Kaszki, skończyliśmy. Show me stone! Jej, Kaspi, luzuj, to tylko trochę Ale czekajcie, Wszystko powiemy ojcu, nie wolno. Ale już zobaczysz swoich pieniędzy. Słuchajcie, są efekty, schudł, są efekty. Noga mu schudła. Noga mu schudła. Kaspi! Dobra, uciekamy. Dobra, już, Kacper. To jest twój brat, trochę szacunku. Matko, rzeczywiście, wytłuściłeś po cały dom. Spokojnie, odrzuca pieniędzy. Ale to nawet nie była połowa. Wrócimy tu. No, słuchaj, Kuba, powiem ci tak, że ja bym tak Jadzi nie potraktował. Twoja rodzina jest jakaś skonfliktowana. Nie, no nie możemy wrócić, słuchaj, po jednym dniu z taką porażką. Tobie ledwo co trochę noga schudła. Jak to porażką? Ja cię muszę odchudzić. Wszyscy widzowie w komentarzach piszą, że masz być chudy, masz być taki sam jak ci. O, ręka też ci trochę schudła. No brawo, Kuba, brawo. Jeszcze jakby nas trochę, ale no... O matko, co tu ma być? O, Piotrek, wróciłeś. Czekałam na ciebie.
Nie. Nie. Chcecie piecy trochę? Jakby Daguś, słuchaj, ja ci muszę powiedzieć coś wprost. Musisz iść stąd. Całuj! Całuj! To jest słabe. Czemu ty tutaj zrobiłeś jakiś obóz przetrwania? Ty tu poczekałaś na nas? Słuchaj, ja nie mam do ciebie żadnych uczuć, ale rozumiesz? Ale ja zgłodniałam. Ale ja nie będę z tobą w żadnym stopniu. Nie chcę jakby, żebyś śledziła nas i w ogóle proszę cię, idź sobie. Ale czekaj, ona może nam pomóc. Co ty może masz nam na pomóc? Ręce? Daga! Jezus Maria, jesteś przerażająca. Ej, Piotr, słuchaj, ona trzymaj, może nam pomóc. To jest jakiś kani, to jest jakiś... No. Ty miałaś miksturki, nie? Jakie miksturki? Nie bierzemy od niej żadnej miksturek, zwariowałeś? No co? No może się przydać. Mam. Ale wy chcecie te miksturki? No tak. Miksturki masz. Za darmo. Ale jakie jak miksturki? Mogę dopłacić, tylko my potrzebujemy, żeby on schudł, bo widzowie wszyscy piszą, żeby schudł, żeby schudł. To jest stara metoda. Najpierw masa, potem... Masa. W sumie druga, z drugiej strony jak pójdziemy tak do domu i co Jadzia cię zobaczy w takim stanie, no, to już chyba lepiej. To mnie wyrzuci, nie ma opcji. No dobra, to co ty masz? Zapraszam cię do mojej wieży, księgu. Czekaj, ja wezmę samochód, pojedziemy samochodem. Jakiej wieży w ogóle, o czym ty mówisz? Ty jesteś chora. Jest swoją księżniczką. Przestań, co ty Kuba, no. Czekaj, żeby tylko nas nie zobaczyły. Podoba mi się twój tok myślenia. Dobra, wsiadajcie do samochodu, jedziemy. Jestem za młody dla ciebie. Gdzie ty? Ale to ja teraz mam być cicho, jak jesteśmy obok domu. Cicho, dokładnie, bądź cicho. Gdzie my jedziemy? Gdzie mamy jechać? Gdzie ty mieszkasz? No, cię poinstruuję. Co? Za 40 kratek skręć w prawo. Tu? Nie, dalej 40 kratek. Skręć w prawo. Naprawdę mieszkasz obok nas? Tak. I tu? No teraz. Ale gdzie? O! O! Gdzie? Parkuj. Twoja rozpunka. Uspokój się. Chodź. Podoba ci się? Co to jest? Co to jest? Wow. Wiesz, jak się mówi królewicz na białym koniu, to jest właśnie mój biały koń. Nie, ja po prostu, ja się poddaję z tym odcinkiem, ja nie wiem, no nie, bo jest chore. Nie, daj jej szansę, Piotr, daj jej szansę. Gdzie masz dom? No, wprowadziłaś nas do domu. Przepraszam, zamyśliłam się, gdy patrzyłam w twoje oczy. Chodź, tutaj, chodzimy. Dobrze, zapraszam cię do mojej komnaty, księciuniu. Nie mogę, Kuba. Idź, idź. Ja nie jestem żaden księciuń. Dawaj. No czekaj, bo spadłem z wrażenia. Nie maruj. Ona patrzy na mnie, idź na górę, idź stąd, chcesz z nim. Idź! Idź stąd! Idź do góry! Dawaj! Zaklinowałam! Ale zaklinowałam! Pchnij ją! No idź do góry! No musisz dawaj! No pchnij! Idź, Daga, ogarnij się! Przepraszam cię! O, jest twój dom! Komnata! Podoba ci się? Nie, dobra, nie. Musicie podpisać, że którą się stronę, na wszystkie. Okay. Którą stronę zmierza rodzinka, Kuba. Drodzy widzowie, w którą to stronę... stronę, bo stąd cię podglądam zawsze. O nie, ty masz wgląd na naszą sypialnię! Nie. Skąd ty masz takie myśli w ogóle? No ty masz mówić, okno na naszą człowieku. Sypialnię, czemu zamieszkałeś w kościele? Wypluj te słowa. Dzwon się zepsuł, jak widzisz, no i trzeba po prostu... I zatrudnili cię. A co ty się tak cieszysz, to jest takie śmieszne dla ciebie? No masz swoją dziążkę, Piotr. Co mam? Dziążkę masz swoją. Nie mam żadnej dziążki, jak jestem przyjdzie ten dzień, ktoś chce się związać z kimś albo coś, to od razu nie wychodzę. Od razu po ślubie pójdziecie tutaj, tutaj i zamieszkujcie. Dlatego, żebyś dała jakiś eliksir, po którym schudnie ten grubas. Chcesz tak. Zobaczyć, jak robię jak dzwon? Weź, idź stąd, proszę cię. Proszę cię. Ding dong! Ja przyszliśmy po miksturę. Możesz nam dać tę miksturę na tą chudność, chudzenie, odchudzanie. Masz te mikstury? Gdzie ty masz? W tym koszu? Masz sugeruję, że się tu zbawiłam. Nie mogę po prostu stanowy później. Daga, proszę, najpierw mikstury, później miłość. O, to ty ją miałaś przy sobie? A ty też jesteś całkiem niczego sobie. I dobra. Jestem za młody. Dobra, pij to, idziemy stąd. Dobra. Dajesz, idźmy stąd z tej okropnej wieży. Kuba, co ci? Kuba, nie, co ty? Co jest? Nie tak, że jesteś gruby, to jesteś gorszy. Kuba, nie, czemu go obraziłaś? Czemu powiedziałaś, że to nie tak, że jest... Kuba, przestań! Kuba, uspokój się! Nie, co ty mu dałaś za miksturę? Kubuś, nie niszcz tego świata! Kuba, proszę cię! Nie, tak, a coś ty mu dałaś? To jest ta masa, o której mówiłaś? Kuba, Kuba, o nie! Kuba, chodź tu! Kuba, uspokój się! No.
spokojnie, wszystko będzie. Dobra, nie, ja muszę dobra, ja biorę samochód. Jaro, ja robię samochód i ja muszę, jedyna osoba, która tylko teraz może uratować, to jest Jadzia. Rozumiesz, muszę pojechać po Jadzia. Kuba, co ty robisz? Dobra, to jest tego pilnego. Dobra, jadę po Jadzie, pilnuj go, Daga. Pilnuj go, wszystko będzie dobrze. Sylwia, co? Jadziu, Piotrek, Jadziu, co jest? Piotrek, Sylwia, co się dzieje? Mamy problem, słuchajcie, bo w skrócie byliśmy, po prostu chcieliśmy, o nie, co jest? Piotrek, co to jest? Jadzia, Kuba chce skrócić, powiedz mu, że Daga, co ty robisz? To jest tłuszcz Zilla, rozumiesz? Musisz ją przekonać miłością, żeby przestała niszczyć i zbliż się do niej. Powiedz coś do niej, to jest twój Kuba, to jest twój facet. Niszczę was. Kuba, to jest Jadzia. Tylko nie podchodź za blisko. Kuba, proszę cię, posłuchaj, to jest Jadzia. Jadzia, posłuchaj. Jadziu, odsuń się. Kuba, powiedz mu, że po prostu, że już nie musi chudnąć, że nie musi być już chudy. Kuba, przestań, nie musisz wcale. To. Jesteś dla mnie bardzo ważny. Tak, Kuba, będziesz Kuba, dla niej ważny, dla mnie też, przestań niszczyć ulicę. To już nie ma znaczenia. To jest tłuszcz, Zilla. Jestem potem. Sylwia, gdzie ty jesteś? Sylwia, dlaczego nie mogę? Ma za dużo mocy. Daga, ogarnij go. Rozumiesz? To jest Dagmara. Kto to jest Daga? Jak to jest Sylwia? Piotrek! Moja dziewczyna, czy nie dziewczyna? To jest pani z banku, która myśli, że jest moją dziewczyną. Piotrek! Która po prostu... Dobra, ja cię nic nie pomaga. Może byście mi jakoś pomogli. Dobra, pomożemy ci. Kuba, po prostu przestań. A, uciekaj! No, matka z rzeku! Uciekł, poczekajcie. Nie, spokojnie. Jakubie, jesteś po prostu... Nie uciekniecie przed nas. Nie, siedzisz w domu sąsiadów, matko. Nie, to trzeba to pomagać. Dobra, zjedz coś, bo zaczynasz gesto, że... Daga! Co? Nie, Uspokoił się, Daga. Dobra, Piotr, nie bój żaby. No nie boję żaby, ale już pół miasta. Jest uspokojone, ale pół miasta. Ogarnięta, on ja. Już jest tak? Normalny. On jest... Co jest tam w środku? Jest normalny, jak się czuje? Właśnie. Jakub, o matko, Jakub. Kuba, czy mi... O nie, Kuba, mi się wydaje, że ty utyłeś. O nie. Wszystko dobrze? Poczekaj, muszę go stąd... Nie wchodźcie do dziury, ja wyjdę go, wyniosę go. Daga! Nie, Daga, idź sobie. To wszystko przez ciebie, to twoja wina. Kuba. Piotrek, uważaj! Wstawaj, co? Słuchaj, co? Sweter mi się rozdarł. Wiem, kaloryfer ci wyszedł. Trochę tam nawet schudłeś może, ale jakby... Co? Będziemy się... jeszcze grubszy jest. Chodź, Kuboś. Kuba. Chodź, tak. Boże. Jakby nie jest grubszy, wiesz, trochę zmężniał. Ale on się starał, cały dzień próbowaliśmy. Kuba. Wychodzimy z tej dziury. Ja nie musisz wcale tak naprawdę już... Nie wiem, nie musisz się odchudzać, nie wiem, będę cię zawsze kochała i kocham cię takim, jaki jesteś. Jakie to... No i tak wszystko... to można żyć, no. Wszystko się może. Ale starał się dla ciebie, Jadzia, wiesz, staraliśmy się, co się dało. Właśnie... Starali? No. To się na siłownię powinien jechać, a nie jakieś soczki, nie soczki, Piotrek! Dobra, to Daga, cześć! To nie, nie było! To Daga, cześć, trzymaj się... Czemu uciekasz? Daga! Daga, co ty robisz? Daga, to ty mnie tak urządziłaś! Ja wam muszę wytłumaczyć, dziewczyny. To jest taka sytuacja, że ta Daga jest chyba fanką naszej serii i ona teraz poszła do naszego domu. Jak to? Piotrek, jakaś obca kobieta weszła do mojego domu! To nie jest obca kobieta, to jest Daga! Jak to? O, nie jest obca kobieta! Ja jej nie znam, to jest obca kobieta! Pani z banku, Daga, gdzie ona jest? Jak to pani z banku? Daga! Jest Daga! Daga? Daga, idź stąd, co ty tu robisz? Przepraszam! Nie, ona woła, ale no nie! Przepraszam! Proszę mi stąd wyjść! Proszę mi stąd wyjść! Proszę porozmawiać z moją żoną, tak? Przepraszam! Wyjść! Proszę, tam są drzwi! Albo tu! Proszę mi stąd wyjść! Wyjść z mojego domu, powiedziałam! Ale ja właśnie tutaj się... Powiedziałam, wyjść z mojego domu!
Ja dzisiaj zamawiam tylko 3 pizze zamiast tradycyjnie 8. Właśnie, proszę! Ja pani mogę jeść z mojego domu! Wybawiam z własnego domu, mimo tego, że na was natarłam. To ty robisz? Słuchaj, po drugim odcinku już byłam w twojej sypialni, mi to wystarczy. Piotrek? Pa, pa, zostawcie łapkę w górę. Piotrek? Słuchaj, nie wiem jak ci to mam wytłumaczyć, ale to Piotrek, nie moja wina, poszła sobie. Poszła sobie, cel uświęca środki. Piotrek. Kuba, chodź tu! Zostało trochę Kuba! Tego na dnie. Nie, zostaw to, Kuba! Nie pij tego. A dlaczego nie? No, Kuba, bo to wszystko, do domu! Nie, Kuba, nie do domu tego. Powiedziałam, nie rozmawiaj nawet z nim! Nie, Kuba, tylko nie puszczaj! Zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie, że na sklepie dcshop.pl trwa właśnie wyprzedaż wszystkich starych wzorów. Bijajcie! Kiedy w domu nuda, smutno patrzy pies, to rodzinka jest bez.